9 grudnia. Co zdarzyło się tego dnia w historii? 9 grudnia 1922 roku Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej. Jego wybór był wynikiem trudnych negocjacji i sporów politycznych, a sam Gabriel Narutowicz był postacią znaną ze swojego zaangażowania w działalność społeczną i naukową. Niestety, jego prezydentura była krótka, gdyż został zamordowany zaledwie kilka dni po objęciu urzędu. Zamachowcem był Eligiusz Niewiadomski, malarz i nacjonalista, który uznał go za zdrajcę ze względu na liberalne i pojednawcze podejście do kwestii narodowych. Niewiadomskiemu wytoczono proces, a jego wynikiem było wydanie wyroku śmierci, który został wykonany 31 stycznia 1923 roku.